Siemanko widzowie, witam w kolejnym odcinku openingów magazynu Flego. Jak widzicie, najnowsze magazyny na marzec 2022 rok. Jest tego trochę, zobaczymy sobie, co też nowego wydawnictwo Blue Ocean nam przygotowało. Zaczniemy sobie od Jurassic World, który kosztuje 14,99. Dostajemy T-Rexa składającego się z 57 elementów, Tyrannosaurus Rex, dokładnie rzecz mówiąc, oraz kartę limitowaną numer 19, Hydroraptora. Bardzo spoko karta. Magazyn też jak najbardziej na plus. Zobaczmy sobie jeszcze, co będzie w kolejnym numerze, a będzie to Niebezpieczny Raptor plus Inkubator. Kolejnym magazynem, który w tym miesiącu znajdziemy w kioskach, to Lego Ninjago. Numer trzeci, cena to również 14,99 i w tym magazynie dostaniemy Lloyda z kataną, harpunem oraz paczkę kart do gier. Fajny plakacik w środku i zapowiedź kolejnego numeru, który ukaże się 20 kwietnia i będzie to Glutinous. Świetna minifigurka, jedna z rzadkich minifigurek, na pewno warto będzie sobie zakupić taki magazyn. W kioskach pojawiło się również wydanie specjalne magazynu Ninjago Legacy, czyli Dziedzictwo. Zane kontra Nindroid w tej świetnym polibagu, w takim właściwie blistrze przezroczystym. Od razu tutaj widzimy wszystkie bronie. No świetnie się to prezentuje. Dodatkowo limitowana karta numer 21, Epicki Jay kontra Mroczny Władca dla wszystkich kolekcjonerów. I w bonusie dostajemy jeszcze zestaw kart, także jest tego sporo. Magazyn 24,99 kosztuje. W środku jeszcze dwa duże plakaty znajdziemy. No i jak najbardziej jest to godne polecenia magazyn. A w kolejnym numerze, który 5 maja trafi do kiosków, zobaczymy Kaja kontra Boa Destruktora. Szczególnie Boa Destruktor będzie fajną gratką dla wielbicieli Ninjago. Jest też nowy numer magazynu Star Wars z żołnierzem klonem, czyli w tym magazynie mamy tylko minifigurkę, albo tylko, albo aż, bo fajna jest to minifigureczka ze Star Warsów. Spokojnie może być właśnie jako kolekcjonerka. Pakiet kart do otwierania oraz karta limitowana. Anakin Skywalker i Obi-Wan Kenobi. Świetna limitka. Także taki pakiecik. Kosztuje to wszystko 14,99. Jak zwykle na pewno jesteście ciekawi, co też ukaże się w kolejnym magazynie. A będzie to AT-AT, czyli powrót do tych konstrukcji szarych ze Star Warsów. Także zapowiada się dosyć ciekawie. 12 kwietnia ukaże się ten magazyn Star Wars. I na koniec gratka dla wszystkich wielbicieli City. Jak zwykle City stoi na wysokim poziomie, 14,99, niezmienna cena. Motocykl i kierowca. Czerwony motocykl. Większość osób już posiada coś takiego w swoich kolekcjach, ale jeśli ktoś jeszcze nie posiada, no to jest dobra okazja, żeby nadrobić zaległości i sobie taki motocykl zakupić. Tym bardziej, że jeszcze mamy minifiguraczkę w gratisie. No i oczywiście magazyn. Magazyn z plakatami, z fajnymi zagadkami. A w kolejnym numerze 8 kwietnia coś dla wielbicieli budowania, bo będzie to Budowlaniec plus Wywrotka, czyli powrót do tej fajnej, klasycznej serii, którą bardzo, bardzo lubię. I za to też lubię magazyny City. Słuchajcie, na dzisiaj byłoby tyle. Szybki przeglądzik. Każdy, myślę, znajdzie coś dla siebie w tym miesiącu. Zapraszam do kupna tych magazynów, bo naprawdę warto się obkupić w te wszystkie dodatki. Trzymajcie się, zostawcie łapkę w górę, napiszcie ciekawy komentarz. Do zobaczenia, cześć.